Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mamy słoneczko za oknem, ale nie jest to wiosna, bo na wiosnę jeże rozpoczynają swoje piesze wędrówki. Ale mamy jesień i za chwilę my będziemy wędrować do naszych serwisów, które zajmują się obsługą koła. Będą nam zamieniać koła na zimowe, opony przewlekać na zimowe. Moi drodzy, ale będzie nas tak dużo, że te firmy będą oblegane naszymi osobami i bardzo często w ferworze walki przy obsłudze właśnie koła mogą powodować powstawanie problemów. I właśnie o tych problemach chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Kochani, zakładam, że korzystacie z warsztatów, które są wyposażone w wiedzę, narzędzia i ufacie tym warsztatom, że robią to profesjonalnie. Natomiast sami wiecie, że szybko, a potem mogą powstać problemy. Mogą. Najczęstszym problemem, który może powstać, jest luzowanie się koła po jakimś przebiegu. Oczywiście warsztaty się zabezpieczają, bo mówią, proszę po 100, po 200 kilometrach dokręcić koło. I tutaj bardzo często my sami, dokręcając to koło, możemy spowodować problem. Na czym ono polega? Jest napisane, żeby koło dokręcać z odpowiednim momentem. No oczywiście każdy ma w bagażniku klucz dynamometryczny, dzięki któremu ustawiamy odpowiedni moment dokręcania i każdy sobie to dokręca z odpowiednim momentem, tak? No kochani, nie. My mamy tam jakieś klucze do dokręcania kół, chociaż w wielu autach już ich nie ma. Zakładamy, łapiemy za reling i je dokręcamy. No i wtedy może powstać problem, który za chwilkę zgłosimy w naszym warsztacie jako bicie podczas hamowania. Opowiem, z czego to może wynikać. Ale to jest jeden z problemów. Nie powinno się koło samo poluzować. Co może doprowadzić do samoistnego poluzowania się koła? Między innymi, kochani, ta przylgnia. No ta przylgnia, tutaj, gdzie potem koło dokręcamy, jest nieprawdopodobnie ważna. Mechanik bierze nasze koło i idzie zająć się zamianą opon, ale ta przylgnia przed zamontowaniem koła powinna również być poprawnie wyczyszczona. Są takie zestawy, które przy użyciu innych narzędzi elektrycznych dociskamy do tej części przylgni i czyścimy. Ta przylgnia ma być czysta. Co więcej, nasz mechanik, kiedy bierze koło do wyważenia, używa szczotki, żeby wyczyścić tak zwaną piastę felgi. Tutaj, tą część, też powinien użyć do tego narzędzia, bardzo ciekawe, bardzo ważne, ale dzięki tej zabawce możemy wyczyścić piastę felgi i kochani, ten kołnierz, który tutaj z tego narzędzia wystaje, on jednocześnie czyści miejsce, gdzie osadza się felga na tym pierścień centrującym, tak? Pierścień centrujący felgi, nieprawdopodobnie ważna część. Skoro jestem przy pierścieniu centrującym felgi. Felgi zazwyczaj oryginalne, nie posiadają żadnych wkładek, są przygotowane, żeby tutaj bardzo pasownie przylegać. Jeżeli mamy felgi akcesoryjne lub niektóre też fabryczne wyposażenia, tam są plastikowe pierścienie centrujące, je należy wymieniać co jakiś czas. One ulegają uszkodzeniu, wypracowaniom i nasza felga nie jest centrowana, co bardzo często podczas hamowania, moi drodzy, objawia się podobnie jak uszkodzenie tarczy hamulcowej, czyli pulsacja podczas hamowania. Możecie szukać problemów w tarczach, wszędzie. Problem będzie tkwił właśnie w tym pierścieniu centrującym felgi. Zwracajcie na to uwagę. Punkt następny. Jeżeli już wyczyściliśmy tą przylgnię, tutaj właśnie, gdzie będzie nasza felga leżeć, powinniśmy wziąć smar i nie nałożyć go tutaj dużo, tylko delikatnie punkcikami. Ułatwi to późniejsze ściąganie, ogranicza korozję. Aha. Nie używajcie tego, jak to klienci mówią, złotka, czyli mówię o tym smarze miedzianym, bo on jest uwielbiany przez klientów, bo widać, że ktoś posmarował. Tylko, że ta miedź w tym smarze zawarta powoduje wraz z felgą zazwyczaj aluminiową powstawanie tak zwanej korozji elektrochemicznej. To jest gorzej niż jakbyśmy nie nasmarowali. Starajcie się o tym pamiętać. To już nie jest ok. Są do tego odpowiednie smary, obojętne dla
naszego aluminium i naszej stali. Smarować, czyścić przylgnię. Zwróćcie uwagę na co. Ta przylgnia piasta felgi po wyczyszczeniu, jeżeli będę miał czystą przylgnię na tarczy, jeżeli to dokręcimy, uwaga, odpowiednim momentem i w odpowiedniej kolejności, nie powoduje popuszczania śrub mocujących koło. Nie powstają takie problemy, tylko musicie wy na to zwrócić uwagę. Sam moment dokręcania kół, dlaczego jest ważny? Dlaczego należy stosować, i to fajnie kalibrowane, te urządzenia co jakiś czas? Ponieważ kiedyś, za tak zwanych moich czasów, no piasty były takie troszkę inne niż dzisiaj, chociaż te też są obdarzone problemem związanym z przekroczeniem momentu dokręcania kół. Dzisiaj piasty są bardzo cienkie, są tylko zgrubienia tam, gdzie mamy gwinty do połączeń. Stosowanie za dużego momentu dokręcania kół powoduje takie wyciągnięcia gwintów mechaniczne. Wtedy mechanik, kiedy przyjeżdżamy, bo bije nam podczas hamowania, przy pomocy zwykłego liniału krawędziowego, kiedy położy go na powierzchni piasty, zobaczy taką huśtawkę i powie: bardzo pana przepraszam, ale to nie był wadliwy montaż, czy moje tarcze, czy pana tarcze, które zamontowałem, są uszkodzone, bo się pogięły, tylko został przekroczony moment dokręcania tych kół i uszkodzenie jest piasty. I wtedy mamy troszkę więcej wydatków, bo oprócz tego, że mamy tarcze do wyrzucenia, no to ta piasta również, a to nie są tanie rzeczy. Zwracamy na to, kochani, uwagę, bo wydawałoby się, że ta wymiana tego koła to jest moment. Nie, dużo dodatkowych czynności należy wykonać, żeby to zrobić poprawnie. Kochani, ściągnęliśmy koło, mechanik się bawi tym naszym kołem, zmienia te buty, ale to jest właśnie idealny moment, żeby poprosić go: zobacz, w jakim stanie są moje klocki, tarcze hamulcowe, bo to nasze bezpieczeństwo i fajnie by było w razie czego zlecić dodatkową usługę, jeżeli jest nie okej. Okay.